Hej, jaho, witajcie w nowym vlogu. Lecimy na dół ze względu na to, że trzeba coś do śniadania. Ja już dzisiaj od rana jestem w szkole, w sensie wysłałam im na muzykę i na plastykę na ten tydzień, tylko mi jeszcze zostały dwie klasy plastyki, więc trzeba będzie tam poszukać i porobić, a czuję, że smażą się grzanki czosnkowe. Mogę zgasić światło, czy jesteś? A mogę. A nie. Dobra. No to gaszę światło. Bałaganiki, no są, no się gotuje się bałagani. Się gotuje się bałagani. Ale widzę, że boczuś jakieś, czy mięsko. Co to jest? Jakieś mięsko. A to jest to coś takie. No, ten taki kurczak. Korzystać. Nie smakowałby mi ten kąsek. Znaczy nie, w sensie samego, bo tam dokładka to wiesz. Wędzone. Takie na pół. No, ludzie się zajadają. Średnio. Nieuczesana. Ubrana na balkon. Chciałam ukryć. A, nie ma. Dobra. No także zaczynamy dzień. Znaczy dzień zaczęty, bo już dużo zrobiono, ale zaczynamy dzień. Troszeczkę mnie będzie mało widać, ale jestem, bo chciałam sobie położyć maseczkę. Maseczkę. Dzisiaj będzie to Bania Agafia ekspresowa maska do twarzy odświeżająca. Także, o, czekajcie, zamknę drzwi, bo telefon dzwoni, Dorota odbiera, a ja oczywiście, wiecie, po domowemu, nic szczególnego, zaraz jeszcze idę kończyć lekcję, zjeść śniadanie i potem na balkon, więc już się trochę ubrałam, tak jak powinnam. Ale sobie pomyślałam, że why not przy okazji śniadania nie zrobić z siebie księżniczki Czardasza i nie położyć po prostu maseczki. Ona jest taka mało inwazyjna. Na lato fajna, bo słuchajcie, mentolem. Taka chłodna. Chociaż my tu mamy chłodno, ja bym powiem wam, powyrzucane wszystkie kaloryfery, powyrzucane, pozakręcane, ten cały obieg wyłączony z pieca. Już, tylko no na wodę zostawiłam ciepłą. Także słuchajcie, maska niech się zadziewa. No, trochę glutowato wygląda, ale to nic. Niech się zadziewa. Potem się ją ściągnie, nawet chusteczką. Myślę, że jest mentolowa, uwaga, pod oczyma. Patrzę powyżej, bo mam tu lustro. A aparat stoi na kubku. Ale zawsze będziemy maseczkować. Wyciągamy jakieś maseczki. Trzeba od czasu do czasu zrobić sobie dzień spa. W tej kwarantannie. Szyję też zaprawimy. A co? Niech sobie będzie. Nie jest spektakularna, bo nie jest czarna. Mogą Dorotę dzisiaj sfilmować. Ona w czarnej paradowała. Mam głowę umytą, bo wczoraj brałam kąpiel w wannie, czyli w biurze. Tam jest wanna, tu jest prysznic. O. Będę się świeciła teraz maseczkowo. Superaście. Zaraz umyję pędzelek, zakręcę na maseczkę, mentol po oczach, ale jak ma być ekspresowa i ma być milutka, to niech działa. Także pędzel, tu mam kranik, pędzeleczek umyty, zaraz go położę na ręcznik i Lecę na kawę. Kawa już jest w magicznym, konsekrowanym kubku. Tutaj jak zwykle ciastki. Dorota w swoim kubku ma, posiada. Jeszcze maślanka widzę. Ja. I woda. Dorota jakieś grzanki tam tworzy. Tak. No zobaczymy. To co jest w lodówce. To co jest w lodówce wygląda tak. No. Zobaczymy. Jak się ząbki dadzą radę, to już wszystko da radę.
A tu kotek siedzi pod naszym praniem. Ogonkiem macha. Odpoczywa, wakacje, vacation, koci. Tak hrabina też pierze, tak składa pranie. No. No. Zamiast mieć od tego ludzi, ja nie wiem. A jednak, patrz. Ja nie wiem. A to Kicia ma swoją rezydencję. Spinacze do kolekcji. No. Kitek. Oto wisi piękna doniczka. Czeka na kwiatek, który będziemy kupować dziś. Kwiatki. Kwiatki się prawie przyjęły. Znaczy się wiadomo, o, bo widać, że stają już sztywno, ładnie to już się przyjęło. Gdyby były takie, wiesz, aleluja i padam. Żeby nie zmarzły. No. Bo jeszcze są noce zimne. Tu robi chodniczek kap kap. To jest kącik wypoczynkowy hrabiny, proszę bardzo. Słoneczkowy. Mhm, połóż, połóż, ja już biorę. Będzie miał oparcie do układania. My jesteśmy po zakupach i mamy siatek całe morze. Pokażę wam, co kupiłyśmy. Znaczy tutaj wszystko stoi po kolei, ale najpierw siostrzeńcowi praktycznie mały dresik na młodą, chudą dupkę. Na młodą, chudą dupkę z kika. I spodnie. Dobra. Spodnie, dawaj. Dawaj. Twoje. Dawaj. I takie. I spodnie. No to tak. No. A teraz rzeczy, znaczy to zobaczycie, co to będzie. To też zobaczycie, co to będzie. Muszą być kuźwa światełki na tam. Ale do kuchni. Słuchajcie, zestaw nożów. Zaraz to rozpatrujemy. Będzie miało ręce i nogi. Słuchajcie, takie duże donice, tak? Na róże. A to będziemy ratować to. Pszczółki. Musimy sobie włożyć kamienie, nalać wody i ptaszki i pszczółki będą sobie siadać i pić. I postawimy sobie to chyba na dole, żeby pszczółki nie piły na górze. Okay. Bo ja pszczółek, ja kocham pszczółki, ale tak. Dwie duże donice to są na różyczki. Trzeba będzie ziemi dokupić, będziemy to robić. To są takie doniczkowe rzeczy. A nie, doniczkowe jeszcze tutaj to są na bluszcze. Tak? Jakieś tam bluszcze. A tu doniczkowe są na pomidorki. Tak jest, do przesadzania. Do przesadzania. Bo już czas. Tak. Do zmywarki zapaszek. Ponieważ iż się zakończył. Jeszcze jedne spinacze, bo się okazało, że jak już tak spierzemy, to mamy mało. Takie do świeczek osłonki na taras do tych lampionów pięknych, które widzieliście i one są dwie. Także tak. Płyn do powierzchni szklanych, blink, blink, blink. Bo te szklane powierzchnie doprowadzają mnie czasem do łez. Jak widzicie, błyszczą się i świecą. Aczkolwiek trzeba blinkać. Dużo mamy takich właśnie rzeczy. Tu jest, słuchajcie, jeden wzięty. Na krzesełko zakładany, z tym, że on jest taki, no, że właśnie go można zahaczyć na krzesełko. Zobaczymy, jak się sprawdzi, to weźmiemy drugi. No to wiadomo, lepiej ubrudzić ręcznik niż krzesełko, prawda? Ja wzięłam szczotkę do siebie, do góry, do łazienki, żeby sobie kamień z umywalki zmyć, ponieważ się, tu jest kamienista woda, się osadza. To na górę, tak? To na górę, to na górę. To na dół, to jest Doroty. Mik. To na górę, bo to jest świeca zapachowa, która będzie na rytuał w marcu. For Dorota. No i mamy pustą donicę do donic, proszę bardzo. Lecz to nie wszystko. Za dużo łazienek, słuchajcie. Nie mamy tutaj mydła przy kranku, to będzie mydło przy kranku. I nie mamy mydła przy kranku w łazience jednej, więc będzie mydło przy kranku.
do zmywarki, tak? To tak, jest do zmywarki, do czyszczenia zmywarki. Będziemy czyścić. Action, action, action. Ja wzięłam sobie pięknie zapachowy Fire Dust. Okej. To się będę po kąpieli. Tutaj płyn ekologiczny, eko. Zresztą z tej firmy, słuchajcie, uwielbiam psiukacze i zapachy i są super. I one są w Actionie właśnie. I powiem Wam, że płyn do mycia naczyń wzięłam, bo mamy jeden w sumie, to ten. Pićku nasze standardowe Arizona. Pomelo Grenade. Bo dlaczego? Tak, bo dlaczego? Szmatku do szmatku, tylko tyle, że szmatku, że coś miałam na myśli. A, poroty spinki, będzie chodzić w dwóch kitkach, uznała. Jedne skarpety to są Doroty, tak. Bo są cienkie. Ona chciała cienkie, proszę Was bardzo. Tu jest rachunek z Actiona, faktura nie, rachunek. Tak, ręczkę możesz już wziąć. Wiem, bo ja mam dużo. Jeszcze w Actionie wzięłam lustro, słuchajcie. 1001 nocy do łazienki, tak, szynerę zadam. No i lecimy dalej Actionowo. Nie ma lekko. No nie ma lekko jednak. Dobra, będę potrzebowała Doroty zaraz tutaj. My tu będziemy, o Dorota układa doniczki, proszę bardzo. Tak, wszystko jest. Trawa jest, ziemia jest, jakieś rzeczy są. Dobra, potrzymasz mi, bo lecimy. Trzymasz. A ja mam tak, jedną podkładkę na stolik na balkonie. Do góry. Tu mamy, to jest sukienka dresowa Doroty, to będzie uniform nasz zawodowy na lato. Miskę wzięłam, ponieważ jak chcę zrobić mycie czegokolwiek, to nie mam gdzie nalać płynu i wody. To wzięłam miskę i wzięłam ogrodowy psiukacz, ponieważ iż będziemy spryskiwać spryskiwaczem spryskowane rośliny. Tak będzie. Na przykład różyczki, tudzież właśnie również. Wzięłam oczywiście sobie również uniform dresowy letni. To są piżamy po prostu, ale wiecie, jak jest ładna piżama to tak. Pitku zaraz sadzę do lodówki, ponieważ jest to aloesik. I jeszcze jedna arizonka, jakkolwiek nie zabrzmi, pomelo granite. To wszystko do lodówki wstawimy, bo są po prostu dobre. Moje stópki grubsze, bo ja lubię grubsze. I wzięłyśmy... A mopa przetargałyśmy? Tak, jest. Jest mop, bo wzięłyśmy mopa. Tu są, o słuchajcie, bo to są daszki nad drzwi, to będzie zakładane, to jest kik, to potem pokażemy. Tu mamy mopa i odkurzacz, który zaraz wypróbujemy, zobaczymy, bo jest taki jaki jest, no właśnie. I właśnie do mopa i wzięłam jeszcze obrus, jak będę wymieniała ten granatowy, jak go będę prała, bo taki sam, tylko właśnie ten granat jest, jak widzicie na kartach na wieczorach z wróżką, a tu taki fajny kolor, bardzo fajny kolor, będzie zmiana na pewno, nie że już. I mój uniform różowy, size XL, taki jak Dorota ma granatowy, to ja mam różowy, ponieważ nie było granatowych XL, byśmy miały takie same, by były najfajniejsze. Stoper do drzwi nie kosztuje 19 albo 16 zł, tylko kosztuje 7,99 w Actionie. To będzie tutaj do tych drzwi, to na pewno. A linka do gacka, do parasola, żeby go przypiąć, co by nie latał jak durny z wiatrem. Nasz nietoperz był. I teraz mamy tak. Do łazienki, do kabiny prysznicowej. Do umycia, zmycia, a to po prostu do szyb, bo po tych remontach trzeba będzie umyć okna, a wiadomo. Jeszcze nie, a jeszcze nie będziemy tak. No i tutaj właśnie do tych szklanych bling bling powierzchni, żeby mi szlak nie trafiał, mikrofibra, to zostaje na dole. I jeszcze z Actiona, słuchajcie, gigantyczny koc Beach Blanket, ale zobaczcie, on ma 2x2,20, tak jak moje łóżko, 2x2,20x2,40, tak jak moje łóżko. Myślę, że taki wzór będzie rewelacyjny, jako kapa. Dobra, i możemy ciuchy lekko pokazać. Poczekajcie, wyłączę się i włączę. Kupiła sobie. Tak, oczywiście będzie mierzymy, ale to tak holsiaty też. Hiszpanka, rewelacyjna, pięknie. Ja z przymierzami zrobiłam, oj, tak ładnie wygląda. Może my się zamienimy za rolami?
Nie, no tak, zamienimy się w sumie, no. Faktycznie, dobra. Tak? No. Zamieniajmy się, proszę, przekazuję. Tam bardziej pokażesz, przepraszam, no, bo ty jesteś wyższy człowiek. A więc było oj, dlatego, że ta bluzka dosyć droga, to jest 60 zł, ale czekajcie, strasznie jasne cienkie płócienko, fajne. Typowa Hiszpanka, nie składająca z ramion po prostu i wygląda tak ładnie, że aż ma tutaj takie ładne detale. Taką ala, ładnie jest takie. Bardzo fajna. I ona jest nierozciągliwa, bo to jest no ten, ale jest tak dobrze uszyta. Ładne są takie. A, nie mam ostrości, tralala. Ostrość, poproszę. Jest. Na parę działa na głos. No, ładne. I tutaj są też takie fajne wykończenia. Piękne. O, bardzo ładnie widać. Granatowo. Super. Potem będzie mierzymy, ale kto ogląda vlogi, ten będzie wiedział wcześniej. O, kot został na dworzu, wiesz? Kot? Patrz, na oknie siedzi. Aha, chodź. Come on. Come on. Jeszcze. Chodź. Chodź. Nie, dopiero patrzy na oknie. Coś tam ona się... Ona na oknie siedzi, bo ona patrzy, co my robimy, w którym momencie jęczeć. Mhm. Że została. Bardzo fajna bluzka, taka trochę grandowa. Po przecenie 25 zł. Tak, fajnie taka. No, z mandalą. Bardzo fajnie, fajnie leży. Naprawdę. No, mówię niby sobie, taka wygląda, że prosta, tak. Ale bardzo ładnie wygląda i tak. Fajna. To tak, nie? Mamy dwie takie same, tak żeby nie było, nie, że ja noszę Asię. Nie, nie, to naprawdę trudno. I jedne sklepy i o, przy okazji nutysik. Tak go schowała tak, szybko. Nawet ale jest, proszę, jest, ładny. Jest tęczowy. On może być fajny dla grupy potem. Mhm. Też jest w paski, ja lubię. Ładne, tak. Przukacz, który Wam pokazywałam, był popsuty, więc musiałam sobie zakupić za całe 4 zł. Przukacz na balkon. Przukacz musi być. Zresztą mało się o tym nie straciłam przez tamten. Tu są zielone spodnie dresowe dla mnie, Moro, ponieważ one wzięłam bardzo wielkie, tak żeby się ściągnąć w pasie, mieć luzy. One mają kieszonki, wyglądają jak $1 000 000. Są wygodne i rewelacyjne. Takie mam rzeczy. Tutaj, jako że jest zamknięty kik w hajnówce, Edyta mnie poprosiła, żebym jej przemyciła spodzień. Moro też myślę, że czołga jest trochę krótsza, więc przypuszczam, że albo... Chociaż z drugiej strony te nogawki tak ładnie się opinają, że fajnie wyglądają także. No mają gumki na dole. Mają gumki. Taki jest indywat, w końcu wychodzi. Taki sens. No, ale to, no Moro jest, Moro i dresy i wygoda jest i ślicznie wyglądają, a ja sobie wzięłam kwiatkowe, żeby nie było, nie powiem, że Dorota ma takie same, tylko na mnie są 3/4, prawda, bo to wiecie, tak, a no Doroty są jak długie spodnie, tak. Ale też mają kieszenie. Tak, te kieszenie, i one te kieszenie są fajne, takie głębokie, kwiatkowe w ogóle kieszenie są. Głębokie są, na telefon, o. Dla mnie jest ważna, bardzo głęboka, o, no. O. Ja będę miała do kolana. No i ja telefon, no. Także jeszcze kwiatkowe. Te są takie troszkę cieńsze, więc ja myślę, że na latem, nie przy 40 tysiącach stopni, będzie ok. Majty wzięłam, spodenki, słuchajcie. Dlaczego? Bo sobie pomyślałam, że wiecie, po domu nie lubię świecić gołą dupą, a na opalanie się w sam raz takie, no, spodenki po prostu. Mm. Jak kąpielówki, tyle że nie kąpielówki. Czarne ten. No i jeszcze, tak jak mówiłam, że na pewno pójdę po czarne te buty. Voilà. Dlatego, że o, tu mam, dzisiaj obchodziłam. Rewelacja. Musiałyśmy przez garaż wchodzić, dlatego są w kuchni, tak. Słuchajcie, na to tak życie. Ale czarne mówię jak nic. I ja myślę, że one się będą dobrze prały, mam nadzieję. Jakieś lekkie pranie czy coś. No takie te 30 minut. Dobra, no to są. No to. Wszystkie. No, zobaczymy jak działa odkurzacz, bo jestem ciekawa. Także ja też. Aha. Ściągam do góry. To my idziemy się wytachać dalej z torbami. Bo jesteście w najmniejszym miejscu świata tutaj. W przejściu. Dobra. Do pracy. Do dacji. Do hymnu. Thank you.
Tak się prezentuje hrabinę, tą lusterką teraz zakrzona. Na razie to po prostu stoi, później to będzie powieszone, ładnie wiszące.